Dzień dobry, spotykamy się w oddziale gdańskim IPN-u, aby zaprezentować Państwu kolejny film z naszej serii oddziałowej. Tym razem porozmawiamy o wydarzeniach, które miały miejsce w Gdańsku w 1956 roku. Po 1945 roku w Polsce zapanował system komunistyczny. Utworzony został aparat bezpieczeństwa, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, które terroryzowało całe społeczeństwo, ale również do walk dochodziło w szeregach partii komunistycznej. Musimy pamiętać o tym, że w ramach walki z tak zwanym prawicowo-nacjonalistycznym odchyleniem władza komunistyczna walczyła sama ze sobą. Władysław Gomułka, pierwszy sekretarz Polskiej Partii Robotniczej, został wsadzony do więzienia. Na jego miejsce powołany został Bolesław Bierut, który nadal stalinizował Polskę i doszło też do procesów politycznych, które miały miejsce w całym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Władysław Gomułka miał stać się kozłem ofiarnym i miał stać się jednym z tych symboli, które miały zaprezentować walkę z wrogiem wewnętrznym w ramach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ostatecznie do tego nie doszło. Gomułka był umieszczony w specjalnym więzieniu, natomiast warunki w Międzyszynie, gdzie przebywał, nie były najgorsze, jeśli porównać to z tym, w jakich warunkach byli więzieni więźniowie, chociażby z podziemia antykomunistycznego. To trzeba przyznać, że były to luksusowe warunki uwięzienia, jakich przebywał tam Władysław Gomułka. Natomiast w 1953 roku dochodzi do nowych wydarzeń. W Związku Sowieckim zaczynają się zmiany. W 1956 roku to wszystko się zaogniskowało również w Polsce i o tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Moimi gośćmi są dzisiaj Izabela Brzezińska z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, autorka najnowszej wystawy Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, o której jeszcze dzisiaj dużo porozmawiamy, oraz pan Krzysztof Filip z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, specjalizujący się w wydarzeniach 1956 roku. Pani Izabelo, mówiłem o tym, iż w 1953 roku w Związku Sowieckim dochodzi do potężnego tąpnięcia w szeregach władzy. Co takiego się stało wtedy? Otóż 5 marca 1953 roku umarł Józef Stalin. Nie znamy do końca dokładnych okoliczności jego śmierci, ale oficjalnie przyjmuje się, że zmarł w wyniku udaru mózgu, którego doznał parę dni wcześniej. Oczywiście od razu krótko po jego śmierci rozpętała się walka o najwyższe stanowisko w Związku Sowieckim. Walka, która się toczyła wśród najbliższych współpracowników Józefa Stalina. Początkowo wygrał ją Georgij Malenkow, ale praktycznie już po kilku miesiącach został aresztowany, osądzony i też stracony jeden z najbliższych współpracowników Józefa Stalina, Ławrientij Beria. Już we wrześniu 1953 roku najwyższe stanowisko w kraju obejmuje Nikita Chruszczow, który został pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Komunistycznej Zjednoczonej Partii Związku Radzieckiego. I co takiego się wówczas dzieje? Otóż już po niecałych 3 latach od śmierci Józefa Stalina odbywa się 20. zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, na której Nikita Chruszczow podczas trwającego tego zjazdu kilku dni, właściwie od 14 do 25 lutego, na początku próbuje delikatnie oswajać z rewelacjami, które ogłasza ostatniego dnia zjazdu, ponieważ 25 lutego 1956 roku Nikita Chruszczow w tajnym referacie zatytułowanym o kulcie jednostki i jego następstwach mówi wprost o tym, że Józef Stalin był strasznym mordercą i był odpowiedzialny za zbrodnie, które popełniono, tylko że tutaj głównie skupił się na zbrodniach popełnionych względem działaczy partyjnych. Nie wyjawił wszystkich najważniejszych informacji, ale były to tak drzgocące informacje dla słuchaczy, że praktycznie mówi się, że niektórzy ideowi działacze po tym referacie nawet popełniali samobójstwo. Taki wywarł na nich ogromne wrażenie. Jednakże, żeby trochę po paru miesiącach złagodzić
tą ocenę Józefa Stalina, 30 czerwca 1956 roku przyjęto uchwałę. Uchwałę, w której troszeczkę już zmienia się ten wizerunek Stalina. Już nie jest tym strasznym mordercą, już przedstawia się go jako zasłużonego dla Związku Sowieckiego, ale oczywiście wspomina się też o jego potężnych wadach, tylko głównie o wadach związanych z jego osobowością. Ale tutaj też chciałabym jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, ponieważ ten tajny referat Chruszczowa nie pozostał długo tajnym, ponieważ tak naprawdę już po 3 tygodniach był znany korespondentom zagranicznym, którzy w tym czasie przebywali w Moskwie, a potem był szeroko propagowany w takich krajach jak PRL czy Jugosławia. Czyli można powiedzieć, że w Polsce ten tajny referat stał się, miał być tajny, a stał się jawny. A stał się jawny, dokładnie, stał się jawny. Ale co takiego jeszcze się dzieje w 1956 roku i też w latach, które poprzedzały ten tajny referat, a pomiędzy właśnie śmiercią Stalina a tajnym referatem? Otóż, proszę Państwa, mamy do czynienia z powolną odwilżą. Ludzie, którzy przez lata, czasem nawet ćwierć wieku, byli więzieni w gułagu, zaczynają wychodzić na wolność. I tutaj trzeba wspomnieć o tym, jak to mniej więcej wyglądało w tych latach. Otóż w 1953 roku było aż 14 milionów więźniów gułagu. Po 3 latach, w 1956, jest już ich 6 milionów. Także widzimy, jak ta liczba się bardzo zmniejszyła. Czyli jednak następuje odwilż. Tak same wydarzenia mają miejsce w Polsce Ludowej. Jeśli spojrzymy na historię, jak działa się w latach 50., to takim przełomowym wydarzeniem można uznać ucieczkę jednego z najwyższych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa w Polsce Ludowej, podpułkownika Józefa Światły, który ostatecznie ujawnił się w Berlinie Zachodnim i zaczął nadawać swoje audycje w Radiu Wolna Europa, mówi Józef Światło, gdzie pokazywał, jak wyglądał system sprawowania władzy w Polsce Ludowej od wewnątrz. On go znał od podszewki i to, co opowiadał na antenie Radia Wolna Europa, było szokiem dla społeczeństwa, ale było też szokiem dla niektórych przedstawicieli władzy w Polsce. To spowodowało, że już w 1954 roku na drugim zjeździe PZPR doszło do pewnych propozycji, pewnych reform, które ostatecznie zostały wprowadzone, a chociażby jeśli chodzi o kwestie polityczne, zwolniono Władysława Gomułkę, który ostatecznie został w 1954 roku zwolniony, chociaż z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że mimo tych odwilży w Związku Sowieckim, to w 1953 roku w Polsce właśnie został aresztowany kardynał Stefan Wyszyński, który prymas tysiąclecia, który został właśnie wtedy internowany, więc pomimo tych wydarzeń, które miały miejsce w Związku Sowieckim, w Polsce nadal można powiedzieć, że trwał stalinizm. Panie Krzysztofie, jeśli chodzi o 1956 rok, bo mówimy o tym, że wydarzenia polityczne miały tutaj wielką rolę, natomiast jak wyglądało w tamtym czasie społeczeństwo? Bo nie zapominajmy, że przecież to były elementy połączone. Tak, przede wszystkim społeczeństwo żywo reagowało na to, co się wokół niego działo. Wpływ na te komentarze, bo o tym mówimy, różne tak zwane wrogie napisy i zebrania, rozmowy na ulicach i w pociągach miały nie tylko wydarzenia polityczne, ale i gospodarka, która w tamtym czasie była pogrążona w głębokim kryzysie. Zacznę jednak od wydarzeń politycznych, które w 1956 roku pogłębiły destabilizację systemu politycznego. Przede wszystkim chodziło o śmierć Bolesława Bieruta, który to 12 marca 1956 roku dokonał swojego żywota w Moskwie. Pierwszy sekretarz KC... Trzeba dodać, że w trakcie 20. zjazdu KPZPR. Tak jest. Pierwszy sekretarz KC PZPR był gościem 20. zjazdu Komunistycznej Partii Sowieckiej i również wysłuchiwał rewelacji nadawanych przez Chruszczowa i właśnie, co znamienne,
ten przedstawiciel Stalina w Polsce dokonał swojego żywota właśnie w Moskwie. Ludzie, mieszkańcy Polski żywo komentowali to wydarzenie. Przede wszystkim 13 marca, dzień po śmierci Bieruta, ta informacja dotarła do kraju. Wprowadzono żałobę narodową. Ciało dyktatora wystawiono w Komitecie Centralnym PZPR w tym gmachu i mógł każdy, kto chciał, oddać mu hołd. I podobno pierwszego dnia 60 tysięcy osób tam się pojawiło. I oczywiście w zakładach przemysłowych dokonywano zobowiązań wśród robotników, w szkołach wystawiano warty przed portretem Bieruta. Natomiast obok tego pojawiło się wiele różnych komentarzy, nie tylko pozytywnych dla zmarłego, ale i negatywnych. Ludzie dziwili się, dlaczego władze oficjalnie nie informowały społeczeństwa o tym, jak przebiega jego choroba. Porównywali jego śmierć z innymi ważnymi dyktatorami komunistycznymi, jak również wówczas chodziły takie znane powiedzenia, jak pojechał dumnie, a wrócił w trumnie, pojechał w futerku, wrócił w kuferku. Nazywano go również Bolesławem Otrutym. Dlatego to wydarzenie było bardzo ważne, ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, że wraz ze śmiercią Bieruta zaczęła się walka o władzę w łonie samej PZPR. Także z biegiem czasu ujawnił się taki pewien podział na dwie grupy. On nie był taki ścisły, natomiast grupował z jednej strony Konstantego Rokossowskiego, marszałka, który był uważany za takiego stalinowskiego namiestnika wojskowego w naszym kraju, oraz jego współpracowników. Była to grupa zwana Natolińczykami, generalnie zachowawcza, która we współpracy z Moskwą raczej nie opowiadała się za dalszymi reformami, raczej oczekiwała dalszego trwania systemu skostniałego. Była też grupa tak zwanych Puławian, którzy dla ocalenia socjalizmu w Polsce, jeżeli tak można to powiedzieć, skłonni byli poprzeć pewne umiarkowane reformy społeczno-gospodarcze. Była też grupa centrowa, do której należał właśnie Ochab. Edward Ochab, wspomnę tylko, że 20 marca 1956 roku został nowym pierwszym sekretarzem KCPZPR po Bierucie. I oczywiście był również Józef Cyrankiewicz, premier. I tutaj chciałbym jeszcze nawiązać do od tego, co mówiła pani Izabela, mianowicie do tajnego referatu Chruszczowa, który szybko przestał być tajnym. W Polsce stało się to jeszcze w marcu, początkowo powoli, jego właśnie treść zaczęto omawiać, najpierw drogą nielegalną, później już legalną, czyli promowaną przez samych funkcjonariuszy partyjnych od samej góry aż do dołów. I ludzie bardzo szybko zaczęli je komentować, zwłaszcza, że wielu bezpartyjnych dowiedziało się o tych rewelacjach z zebrań otwartych, organizowanych przez funkcjonariuszy partyjnych. Wydaje się, że same te otwarte zebrania można uznać za swego rodzaju wentyl bezpieczeństwa, ponieważ społeczeństwo i tak by się o tym dowiedziało. Przede wszystkim do debaty publicznej w trakcie tych dyskusji na tych zebraniach powróciły takie kwestie jak na przykład odpowiedzialność Stalina i jego towarzyszy za dokonane represje, jak również oczywiście te w Polsce. Oczywiście również komentowano inne kwestie, nawet sprawę Katynia. Także tutaj poszerzyła się odwilż dzięki temu tajnemu referatowi bardzo i wydarzenia nabrały dużego tempa. Dodajmy jeszcze, że 27 kwietnia 1956 roku władze uchwaliły ustawę o amnestii. Oczywiście wiemy wszyscy, czym jest amnestia. Ona dotyczyła darowania win. Nie była to oczywiście również pierwsza amnestia komunistyczna w naszym kraju, bo pierwsza była powojennego właśnie
Pierwsza była w 1945. Pierwsza była w 1945, kolejna w 1947, później była w 1952, zdaje się, więc dlaczego... Przy okazji ważnych wydarzeń dla historii PRL. Dokładnie, ale dlaczego mówimy o tej amnestii, że do tej pory była najważniejszą? Otóż dlatego, że ona przyniosła największy wpływ na życie znajdujących się w więzieniach osób, zwłaszcza tak zwanych przestępców politycznych, których tak właśnie nazywały władze. Nie wiemy wszyscy, o kogo chodziło, oczywiście o osoby, które były rzeczywistymi bądź wyimaginowanymi wrogami systemu, będzie zostały na przykład za takich uznane. Dlatego dzięki właśnie tej amnestii mogły one odzyskać wolność. Na przykład w 1956 roku w związku z ustawą o amnestii wyszło na wolność 80 tysięcy osób, z czego około 9 tysięcy były to osoby, które były skazane za tak zwane przestępstwa antypaństwowe. Ja badałem ten temat, jeśli chodzi o teren województwa gdańskiego i chociażby do właśnie, jeżeli mówimy o początkowym takim okresie działania ustawy amnestyjnej, to do czerwca 1956 roku włącznie wypuszczono na wolność bądź w inny sposób obdarzono dobrodziejstwami ustawy amnestii 1997 osób, z czego 886 wypuszczono z więzień. Oczywiście to nie był koniec. W związku z amnestią były również inne rozstrzygnięcia. Na przykład do końca grudnia sądy z terenu województwa gdańskiego umorzyły 5901 spraw na podstawie tejże właśnie amnestii. Dodajmy, że oprócz tego amnestia proponowała tym osobom, które wrócą do 22 lipca 1957 roku do Polski, darowanie ich win tak zwanych politycznych, co mogło pozwolić na powrót. Pamiętajmy, że gro tych spraw, które zostały objęte amnestią, to były wydumane sprawy, które zostały często stworzone przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa i dotyczyły polskich buchalterów, którzy chcieli podjąć walkę z tym komunistycznym zniewoleniem. Czyli z tego, co pan mówi, wynika, że tak naprawdę nie tylko w partii był ferment, ale również społeczeństwo zaczęło odczuwać to, że w Polsce źle się dzieje. Jak wszyscy doskonale wiemy, w Poznaniu doszło do tak zwanych wydarzeń poznańskich, chociaż tak naprawdę można to określić jako bunt społeczny, a praktycznie nawet często jest to określane jako powstanie. Tak naprawdę, jakie było tło tych wydarzeń, które miało niebagatelny wpływ na to, co stało się w październiku 1956 roku? Oczywiście w tym przypadku możemy mówić o tle ekonomicznym. Chciałbym nieco nawiązać właśnie do w poziomu gospodarki w tamtym okresie, który bezpośrednio wpłynął również na wydarzenia, jakie rozegrały się w trakcie poznańskiego czerwca. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że w 1955 roku zakończył się plan sześcioletni, który poza inwestycjami w przemyśle ciężkim nie został dobrze zrealizowany, to znaczy wskaźniki gospodarcze nie zostały osiągnięte, te, które oczywiście sobie jego pomysłodawcy zakładali, zwłaszcza jeśli chodzi o na przykład wzrost płacy realnej, konsumpcji krajowej, rolnictwa. Polska była po prostu pogrążona w głębokim kryzysie i odczuwali to również robotnicy, może nawet przede wszystkim robotnicy, a miasto Poznań było źle traktowane przez władzę. Dodam również, że w kwietniu dokonano pewnej podwyżki płac w przypadku 3,5 miliona robotników. Miało ono dotyczyć osób najmniej zarabiających, posiadających najmniejsze uposażenie rentowe i emerytalne. I te działania Edwarda Ochaba okazało się niewystarczające. Ludzie byli bardzo rozżaleni. Były wielkie kłopoty z zaopatrzeniem w żywność, w węgiel. Po prostu Polska była pogrążona w wielkiej stagnacji gospodarczej. Nie tylko z powodu złej alokacji kapitału związanej z przeinwestowaniem przemysłu ciężkiego, który bezpośrednio miał wspomóc politykę zbrojeniową demoludów i
oczywiście również z przymusową kolektywizacją rolnictwa, które bardzo źle kończyło się dla stanu gospodarki rolnej w naszym kraju. Wspomnę tylko, że typowa spółdzielnia produkcyjna osiągała niższy wskaźnik produkcyjności od zwykłego tak zwanego indywidualnego gospodarstwa rolniczego. Poza tym krajową konsumpcję obniżały tak zwane dostawy obowiązkowe, ponieważ pod kątem ich zrealizowania gospodarstwo musiało odpowiednio prowadzić gospodarkę, co zaniżało oczywiście produkcję. I dodajmy jeszcze jedno, jeżeli inwestowano w produkcję przemysłową ciężką, zwłaszcza w hutnictwo, to cierpiały na tym inne gałęzie gospodarki, na przykład nie budowano odpowiedniej liczby domów, mieszkań, żłobków, przedszkoli. A proszę pamiętać, że jeśli w czasie planu sześcioletniego zbudowano 400 tysięcy nowych mieszkań, no to była 1/4 liczby zawartych w tym czasie chociażby małżeństw, więc już to pokazuje. Poza tym w 1955 roku urodziło się prawie 900 tysięcy dzieci. To był najwyższy przyrost naturalny. To wszystko powodowało i te właśnie niskie płace i problemy z dostarczaniem półproduktów i surowców do zakładów przemysłowych, że robotnicy szukali godnego życia w pracy dodatkowej, w nadgodzinach. Poza tym starali się przekraczać normy, które, jak się okazywało, dawały się czasem przekroczyć i wówczas władze je jeszcze raz podwyższały. I to wszystko również sprawiało, że robotnicy bardzo szczególnie na tym cierpieli, ponieważ uważali, że jest to niesprawiedliwe i właśnie również robotnicy z zakładów przemysłowych imienia Józefa Stalina w Poznaniu, słynnego właśnie słynnych zakładów Cegielskiego, które funkcjonują zresztą do dziś, w skrócie ZISPO, postanowili, że zawalczą o swoją sytuację już w tamtym czasie. Próbowali prowadzić negocjacje z władzami, chcieli wynegocjować nadpłacone podatki, te wskaźniki dotyczące wypłat nadgodzin i zostali tak naprawdę mimo pewnych negocjacji wyprowadzeni, mówiąc kolokwialnie, w pole przez władzę. W związku z tym zdecydowali się na wypowiedzenie pewnego rodzaju buntu. To znaczy 28 czerwca o godzinie 6 rano robotnicy z ISPO postanowili ruszyć w pochodzie w stronę centrum. Po drodze przyłączali się do nich inni robotnicy właśnie z innych zakładów. Tłum rósł. Oni podeszli m.in. pod Miejską Radę Narodową, pod gmach KW PZPR i wówczas posłyszeli fałszywą plotkę o tym, że niby delegacja robotników została w Warszawie aresztowana. Rozpoczął się bunt, który przecież miał swoje, jak już stwierdziłem wcześniej, podłoże socjalne, a w trakcie pochodu już skandowano pewne polityczne hasła, doszło do śpiewania Roty i Boże coś Polskę, oczekiwano przyjazdu Cyrankiewicza. I kiedy właśnie ludzie dowiedzieli się o rzekomym aresztowaniu delegatów, doszło do strzelaniny, między innymi opanowaniu poszczególnych miejskich administracyjnych instytucji, w tym więzienia, gdzie również zdobyto broń. Zresztą z wyższych poleceń wiemy, że właśnie pracownicy więzienia nie mieli jego bronić. Podeszli robotnicy pod siedzibę Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Kochanowskiego. Tam wywiązała się strzelanina z pracownikami, funkcjonariuszami bezpieki. Zginął w trakcie tych działań 13-letni Romek Strzałkowski, uczeń, który stał się symbolem tego buntu. Powiem tylko tyle, że władze postanowiły na te wydarzenia, na ten bunt zareagować bardzo ostro. Wysłano do Poznania dwie dywizje pancerne i dwie dywizje piechoty. Tę decyzję w porozumieniu z OHAB-em podjął marszałek Rokosowski i postanowiono ostro zdusić, jak niektórzy mówią, powstanie. Właśnie żołnierzy liczy się na 10 tysięcy osób, było kilkaset czołgów, wiele transporterów opancerzonych.
doszło do masakry robotników. Trudno ustalić dzisiaj dokładną liczbę właśnie osób zabitych. Mówi się na przykład o liczbie 57 osób. Kilkaset zostało raniono. W kolejnych dniach kilkaset zostało osób aresztowanych. Wiele innych dotknęły różne represje, chociażby zwolnienia z pracy czy zahamowanie dalszych awansów. Pamiętajmy, że również masakrowano te osoby aresztowane. W późniejszym zaś czasie rozpoczęły się procesy, których właśnie reprezentantem tych uczestników był mecenas Stanisław Hejmo. Był to adwokat, który za swoją walkę o prawdę został przez władzę inwigilowany, spotkał się z odmową, z zakazem wykonywania zawodu od roku 1961, z ostrą nagonką medialną. Dopiero w 2006 roku jego osobę uhonorowano nadaniem imienia jednej z poznańskich ulic. Czyli można powiedzieć, panie Krzysztofie, asumując, że ten bunt został bardzo krwawo stłumiony przez władzę, a symbolem tego wszystkiego stała się wypowiedź premiera Cyrankiewicza, że ten, kto podniesie rękę na władzę ludową, może się spodziewać tego, że tę rękę mu władza ludowa odrąbie. Chciałbym dokładnie, tak właśnie było. Chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej ważnej sprawie. Otóż nieszczęśliwie dla władzy tak się złożyło, że w tamtym czasie w stolicy buntu, czyli w Poznaniu, trwały międzynarodowe targi poznańskie. Więc władze komunistyczne nie uniknęły rozgłosu w tej sprawie. Dowiedzieli się o tym po prostu wszyscy. Czyli tej sprawy nie można było zamieść pod dywan, ponieważ tam było zbyt wielu korespondentów, chociażby korespondentów zagranicznych, którzy przekazali tę informację na zewnątrz. I teraz tak naprawdę, jeśli spojrzeć na to, jak wyglądał rezonans tego, co stało się w Poznaniu, to pamiętajmy o tym, że w innych miastach również zaczęto obawiać się tego, że dojdzie do buntu społecznego. Dla przykładu w Gdańsku doszło nawet do tego, że stworzono plany obrony Komitetu Wojewódzkiego i budynków zajmowanych przez aparat bezpieczeństwa, które rzeczywiście bali się tego, że do tych wydarzeń może dojść też w innym miejscu. W województwie gdańskim przecież te problemy, o których wspominał pan w przypadku Poznania, również miały miejsce. My również mieliśmy tutaj duże zakłady przemysłowe na terenie Gdańska i województwa gdańskiego, a problem związany ze wzrostem liczby mieszkańców. Pamiętajmy o tym, że w 1945 roku na terenie województwa było nieco ponad 300 tysięcy osób, w 1956 roku już prawie 1 100 000. Więc to jest bardzo duży wzrost, ci ludzie chcieli gdzieś mieszkać i te problemy ekonomiczne, o których pan mówi, bardzo często są pomijane w kontekście roku 1956, a trzeba przyznać, że miały one niebagatelną rolę w tym wszystkim i oprócz polityki oczywiście miało to dużą wagę. Ale wspominał pan o tym, że zaczyna się tąpnięcie w władzy. Ochab tak naprawdę od samego początku był człowiekiem, który był przeznaczony jedynie do zachowania ciągłości władzy. Natomiast cały czas z tyłu głowy musiano mieć to, że jest jednak ten Władysław Gomułka, który został wypuszczony z więzienia i był człowiekiem, który mógł stać się ojcem opatrznościowym dla Polaków. Ostatecznie do tego doszło. Natomiast czy mógłby pan w skrócie przedstawić to, w jaki sposób Władysław Gomułka doszedł do władzy? Otóż należy stwierdzić, że rozwój wydarzeń sprzyjał Gomułce, który, jak pamiętajmy, traktowany był przez ludzi jako ofiarę systemu stalinowskiemu, ponieważ był, jak stwierdziliśmy wcześniej, więziony. O tym, kiedy wyszedł, nie poinformowano społeczeństwa. I tak jak wcześniej powiedzieliśmy, w 1956 roku po śmierci Bieruta trwała walka o władzę w łonie partii pomiędzy zachowawczymi natolińczykami, którzy pozostawali w stałym kontakcie z Sowietami, a Sowieci ich popierali, ponieważ znali ich, wiedzieli, że będą wierni systemowi i Związkowi Sowieckiemu, jak również puławianami, którzy oczekiwali pewnych umiarkowanych reform, oraz była również grupa Cyrankiewicza i Ochaba, a sam Ochab był osobą, która była przewidywana jako taki
człowiek, który może przez krótki czas sprawować władzę pierwszego sekretarza, osoba przejściowa na tym stanowisku. Stwierdzę również, że ważne było tło odwilżowe panujące wokół właśnie ówczesnych władz komunistycznych. Zaczęli oni tracić kontrolę nad tłumem, nad ludnością kraju, nie tylko już po 20. zjeździe KPZR i ujawnieniu tajnego referatu Chruszczowa, gdzie, jak powiedziałem wcześniej, zaczęto nawet mówić o Katyniu, ale pamiętajmy jeszcze o innych dwóch wydarzeniach, o których nie będę szerzej tutaj mówił, natomiast proszę pamiętać, że w sierpniu odbył się pierwszy ogólnopolski festiwal jazzu w Sopocie, gdzie tak naprawdę władze ograniczyły się do kontrolowania tego, co się dzieje, a jazz zabroniony w trakcie stalinizmu wreszcie spotkał się z należytą uwagą władz, które go nie zabraniały, a młodzież wprost była w nim szaleńczo zakochana. Tam się ujawnił talent Krzysztofa Komedy. I drugie ważne wydarzenie, śruby jasnogórskie, które również odbyły się w sierpniu na Jasnej Górze, gdzie ocenia się, że jego uczestników było pomiędzy 1 milionem, a może nawet 1,5 miliona osób, pielgrzymów. Co ważne, tekst napisał internowany, co pan wcześniej stwierdził, prymas Wyszyński. Więc właśnie jego słowa, tak ważne w roku maryjnym, jakim był rok 56, tam odczytano 1 milionowi osób. I właśnie to był sierpień i za chwilę nastał wrzesień, kiedy zaczęły się konkretne propozycje najpierw natolińczyków, później zaś Puławian kierowane w stronę Gomułki. Gomułka odpowiadał krótko. Chciał władzy pierwszego sekretarza i chciał umieścić swoich towarzyszy, swoich współpracowników w gronie biura politycznego. Chciał mieć przy sobie po prostu swoją grupę. Natolińczycy tę walkę o Gomułkę przegrali, natomiast można powiedzieć, że przewagę zyskali w tamtym okresie Puławianie. I co się wtedy stało? Kiedy Natolińczycy zauważyli, że tracą grunt pod nogami, a ich działania, które polegały głównie na popieraniu zachowawczości systemu, który był skostniały i znienawidzony jako stalinizm poprzez ogół społeczeństwa, zauważyli, że po prostu nie da się dalej już funkcjonować, jeśli chodzi o te kontakty z Gomułką, i zaczęli swoich sowieckich towarzyszy informować o tej sytuacji, co tu się dzieje. Natomiast ich właśnie informacje, które docierały do Sowietów, bardzo Chruszczowa niepokoiły. Zauważył, że być może straci właśnie swoją pełnię władzy nad krajem i Sowieci postanowili tutaj zadziałać. Otóż 17 października, już po tych wstępnych negocjacjach natolińczyków, a potem Puławian z Gomułką, ambasador sowiecki skierował do Ochaba zaproszenie, by władze polskie wyjechały do Moskwy porozmawiać o aktualnej, o bieżącej sytuacji w kraju. Otóż Ochab, który wiedział, że pewnego rodzaju decyzje zostaną podjęte na zbliżającym się 8. plenum KC, które miało się odbyć 19 października, nie był zainteresowany wizytą w Moskwie. Wówczas to następnego dnia ambasador sowiecki poinformował go, że w dniu rozpoczęcia 8. plenum do Polski przyjedzie Chruszczow ze swoją świtą. Ochab i władze traktowały to jako zapowiedź ingerencji w możliwości. Można się było realnie obawiać do tego, że dojdzie do sytuacji takiej jak w 1953 roku w NRD, kiedy zapędy wolnościowe zostały brutalnie stłumione. Dokładnie. I tutaj kwestia jest jeszcze, są dwie kwestie. Po pierwsze, nastąpił początek interwencji militarnej sowieckiej w kraju. Po drugiej, w tym czasie dla Polski nastąpiło nieoczekiwane przez większość, ale oczekiwane przez władze w postaci Ochaba poparcie ze strony Chin.
Ale przejdę najpierw do samej interwencji, która się rozpoczęła 18 października. Otóż z garnizonów północnej grupy wojsk Armii Radzieckiej znajdujących się na Pomorzu Zachodnim, jak również na Dolnym Śląsku, w stronę Warszawy zaczęły maszerować oddziały właśnie wojsk sowieckich stacjonujących w naszym kraju. Ponadto od 18 października nad wybrzeżem morskim Polski zaczęły krążyć samoloty sowieckie, zaś przy granicach ze Związkiem Sowieckim i NRD pojawiły się oddziały Armii Sowieckiej również. Tutaj jeszcze jest inna kwestia. Proszę pamiętać, że Ludowe Wojsko Polskie było niemal w całości kierowane przez oficerów sowieckich. Dlaczego mówię niemal? Ponieważ marynarką wojenną kierował wówczas kontradmirał Jan Wiśniewski. On pełnił funkcję tą, ponieważ zastępował innego oficera. W każdym razie również i tutaj doszło do interwencji, mówię o Zatoce Gdańskiej. Pojawiła się niewielka liczba okrętów wojennych marynarki Związku Sowieckiego i kontradmirał Wiśniewski odmówił wpuszczenia ich do portu gdyńskiego. Zasłonił wejście do niego niszczycielem Błyskawica. I Sowieci postanowili zrzucić kotwicę na Redzie Helskiej. Pamiętajmy również, że flotylla sowiecka znajdowała się także przy Uznamie. Mieli swoją bazę w Świnoujściu, więc to nie był dla nich wielki problem. Tak, dlatego, tak jak mówię, znajdowała się tam. Za to był to wielki problem dla nas, ponieważ rozpoczęła się interwencja militarna i jeszcze ze strony kogoś innego. Otóż, tak jak wspomniałem, Sowieci kierowali Ludowym Wojskiem Polskim, czego symbolem był oficer pozostający na służbie sowieckiej, marszałek Konstanty Rokossowski. Postanowił on bez konsultacji z biurem politycznym oraz rządem władz komunistycznych w Polsce zareagować, oczywiście w porozumieniu z Sowietami i na ich rzecz, i przesunął pewne nieduże jednostki wojska w stronę stolicy, natomiast OHAP pozostawał w ścisłym kontakcie z wojskami wewnętrznymi, m.in. z KBW generała Wacława Komara, jak również z urzędami bezpieczeństwa publicznego i milicją, którzy na bieżąco informowali pierwszego sekretarza KC o ruchach wojsk sowieckich zbliżających się do Warszawy. Trzeba przyznać, że sytuacja była bardzo trudna i groziła dużym rozlewem krwi, a to wszystko zaogniło pojawienie się rankiem 18 października 1956 roku na lotnisku warszawskim Chruszczowa wraz z jego świtą, między innymi przywódcą Układu Warszawskiego. Tutaj można powiedzieć, istniała realna groźba użycia wojsk sowieckich. Pojawienie się dowódcy wojsk Układu Warszawskiego mogło zwiastować początek interwencji całego układu w Polsce. Ale tak jak pan mówi, ta sytuacja coraz to bardziej się zaognia. I gdzie tutaj, jak zachowuje się w tej sytuacji Gomułka? Bo jak wiemy, na 8 plenum został on ostatecznie wybrany pierwszym sekretarzem. Ale jak do tego doszło? Przede wszystkim należy stwierdzić, że Gomułka, mimo że początkowo ignorowany przez Chruszczowa, podobnie jak OHAP, który był przez niego, przez Chruszczowa nazwany zdrajcą, zachował się twardo i nieustępliwie wobec delegacji sowieckiej. Wiedział, czym to grozi. Nawet groził Chruszczowowi, że przemówi do narodu drogą radiową, a Chruszczow wiedział, że on i cała świta władz sowieckich akurat znajdowała się w Polsce. Z jednej strony, czyli mamy ruchy wojsk sowieckich i części jednostek LWP, bo proszę pamiętać, że żołnierze Ludowego Wojska Polskiego po części byli zdezorientowani. Niektórzy, tak jak generał Frej Bielecki, nawet grozili zbombardowaniem maszerujących jednostek sowieckich w stronę Warszawy. Mamy jeszcze jednostki wojsk wewnętrznych i pracę informacyjną urzędów bezpieczeństwa i milicji. I to wszystko sprawiało, że Chruszczow zaczął się zastanawiać, jak wybrnąć z tej trudnej sytuacji, którą właściwie sam spowodował. Na razie mamy trudne negocjacje z Gomułką, który wie, że zastąpi OHABa
na stanowisku pierwszego sekretarza, że do władzy dojdą jego ludzie. Ochab w tej sytuacji zachował się w ten sposób, że w obliczu wielkiego kryzysu partii i ewentualnej interwencji sowieckiej wiedział, że musi zdecydować się na ustąpienie władzy dla Gomułki i gorąco jego osobę popierał. Gomułka w tych trudnych negocjacjach z Chruszczowem przekonał dowódcę sowieckiego, że w Polsce nadal będzie wprowadzany socjalizm i pozostanie ona w ścisłym sojuszu ze Związkiem Sowieckim. Chruszczow po trudnych i długich negocjacjach zadecydował o wstrzymaniu, tutaj chciałbym z całą stanowczością stwierdzić i podkreślić, wstrzymaniu ruchu oddziałów sowieckich w stronę stolicy i wyjeździe z kraju o powrocie swoim do Moskwy. Wówczas to przerwane przez jego wizytę ósme plenum mogło dalej właśnie zostać wznowione i właśnie i ostatecznie Gomułka wygrał. Został wybrany pierwszym sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I wygłosił swoje przemówienie. I właśnie z tym przemówieniem i z tym, co działo się po ósmym plenum, wiąże się pojęcie odwilży w Polsce i tej małej stabilizacji ostatecznie docelowo. Jeśli spojrzymy na to, co jest najbardziej charakterystycznym elementem polskiego października, to myślę, że większość z Państwa skojarzy zdjęcie Gomułki, który przemawia na placu Defilad, a plac Defilad jest wypełniony do ostatniego człowieka. Jak to się stało, że w Polsce w 1956 roku, w kraju, który, jak pan już wcześniej mówił, był poddany licznym represjom, można było poczuć ten powiew wolności, który był wywołany chociażby tymi wiecami? Proszę pamiętać, że już w październiku właśnie wokół Gomułki powracającego w chwale do władzy jako więzień stalinowski i proponujący ciekawe reformy społeczno-gospodarcze, właśnie rosła jego legenda wokół niego i jego współpracowników. Również doszła do tego kolejna legenda człowieka, który przeciwstawił się Sowietom. Więc z władz komunistycznych polskich zdjęto tak swego rodzaju odium obcości. I to wszystko spowodowało, że Gomułka stał się niesłychanie popularny. Można by rzec, że jeżeli przeciwstawił się Chruszczowowi, następcy Stalina de facto w tym stanowisku sowieckim, to Gomułka będzie takim twardym przywódcą narodu, poprowadzi do socjalizmu, jak on mówił, polską drogą, przeprowadzi pewne reformy społeczne. I właśnie wyrazem tego poparcia były wiece społeczeństwa. Odbywało się ich setki i w trakcie ósmego plenum, jak również i po nim. Jeśli chodzi o wspomniany przez pana wiec na placu Defilad w Warszawie, mógł on liczyć nawet do 400 tysięcy osób. I on właśnie pokazał też Gomułce, że społeczeństwo jest bardzo zdeterminowane. Oczekiwania były wielkie względem jego osoby i również jego programu, bo pamiętajmy, że hasła Gomułki były bardzo nośne. On, można powiedzieć, poparł poznańskich robotników, którzy to wcześniej, jak już pan bardzo słusznie wspomniał, i Cyrankiewicz, i inni władcy komunistyczni bardzo krytykowali powstanie poznańskie, a on właśnie nie. Bo powiedział, że nie walczyli poznańscy robotnicy z socjalizmem, ale z wypaczeniami socjalizmu, z wypaczeniami tego systemu. Gomułka krytykował między innymi przymusową kolektywizację rolnictwa, opowiedział się, poparł samorządność robotniczą, zresztą z tego poparcia wkrótce się wycofał. Dodajmy jeszcze, że bardzo szybko zaczęto likwidować, wbrew Gomułce właśnie, to jest ciekawe, te spółdzielnie produkcyjne. W każdym razie hasła te i podobały się robotnikom, którzy chcieli samorządów robotniczych, czyli współzarządzania w zakładach przemysłowych, jak to było chociażby w Jugosławii. Rolnicy chcieli dekolektywizacji wsi i
dostaw obowiązkowych. W tej mierze, w pewnym sensie, Gomułka poszedł im w sukurs i na przykład w 57 zlikwidowano dostawy obowiązkowe mleka, a pozostałe ograniczono. Dlaczego? Ponieważ one i tak były bardzo szkodliwe dla rozwoju wsi, konsumpcji krajowej, rolnictwa, słowem całej gospodarki. Gomułka również powiedział, że skończą się takie represje jak do tej pory. Słowem po prostu jego hasła uznawały koniec stalinizmu w Polsce i ludziom to się podobało. Ale co ważne, na tym wiecu Gomułka stwierdził, że dość wiecowania, powróćcie proszę do normalnej pracy. I po zakończeniu tego wiecu pozostało na tym terenie około 10 tysięcy osób. Jedne podchodziły pod KC, inne pod ambasadę sowiecką, jeszcze inne podeszły pod ambasadę węgierską. Generalnie już tutaj na tym etapie, co jest ciekawe, te zgromadzenia były rozbijane przez milicję. Więc to pokazuje, że celem Gomułki było przejęcie władzy, wzmocnienie aparatu partyjno-państwowego, pozostanie w sojuszu ze Związkiem Sowieckim i pójście kraju tak zwaną polską drogą do socjalizmu. To było takie jego najbardziej nośne hasło. I jeszcze chciałbym wspomnieć o jednej sprawie. Dopiero 24 października, czyli w dzień po rozpoczęciu rewolucji węgierskiej, czyli tak naprawdę interwencji sowieckiej również na Węgrzech, zażegnano już całkowicie groźbę interwencji militarnej sowieckiej w naszym kraju, ponieważ jak się okazuje, od połowy września OHAP był umówiony z Chinami, że będą one popierały wizję przemian w Polsce, czyli tak naprawdę wbrew i bez konsultacji z Sowietami. Czyli tak naprawdę na wydarzenia w Polsce wpływ miała już teraz wielka polityka i to, co działo się na arenie międzynarodowej. Pani Izabelo, jest Pani autorką najnowszej wystawy Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku Solidarni z Węgrami. Czy mogłaby Pani wyjaśnić w skrócie, jak wyglądała sytuacja w Węgrach w 1956 roku i dlaczego doszło do powstania? Otóż w październiku 1956 roku Węgrzy bardzo uważnie przyglądali się temu, co się działo w Polsce. I mieli tak naprawdę nadzieję, że i w ich kraju uda się przeprowadzić w sposób pokojowy zmiany, na które liczyli. Bo był to kraj, który był bardzo pogrążony też w kryzysie ekonomicznym, ale też przede wszystkim, że Węgrzy od wielu lat byli poddawani bardzo silnemu terrorowi. Terrorowi, który był przede wszystkim kojarzony z rządami Matyjasza Rakosiego. I tutaj warto zaznaczyć, że mimo, że naród węgierski liczył trzykrotnie mniej osób niż naród polski, to trzy razy więcej było więźniów politycznych w kraju, w którym tak naprawdę nie było nawet zbrojnego podziemia niepodległościowego. Więc rządzący odpowiedzialni za ten terror byli znienawidzeni przez Węgrów. Węgrzy mieli nadzieję, że w końcu chociaż trochę uda im się wywalczyć wolności, że będą mogli w jakiś sposób pomścić tych, którzy zginęli albo przez lata siedzieli w więzieniach. Ale przyglądając się tej sytuacji w Polsce i mając nadzieję na tę poprawę swojej sytuacji również, zaczęli najpierw legalnie studenci, czyli młodzi ludzie, przeważnie zawsze taki ruch podejmują młodzi ludzie, którzy żyją marzeniami, są też najbardziej odważni. I na Węgrzech zaczęło się to właśnie od studentów Politechniki Budapeszteńskiej, którzy już 22 października uzyskali zgodę na zorganizowanie następnego dnia, czyli 23 października, wiecu poparcia dla Polaków. Ten wiec odbył się pod hasłem Solidarni z Polakami. Wszyscy Węgrzy, chodźcie z nami, pójdziemy za Polakami. Był to wiec, który zgromadził naprawdę ogromną rzeszę ludzi, ponieważ pod pomnikiem Józefa Bema pojawiło się około 200 tysięcy osób.
Osoby, Polacy, którzy w tym czasie przebywali na Węgrzech i wzięli udział w tym wiecu, relacjonują po latach, że atmosfera była niesamowita. Otóż śpiewano tam hymny polski, też węgierski. Tam czuło się tą jedność narodów. My od wielu lat określamy siebie braćmi. Tak naprawdę ta przyjaźń od setek lat trwa i do dziś, do teraz spotykamy się z bardzo przyjaznymi reakcjami, kiedy Węgrzy dowiadują się, że na przykład mają do czynienia z Polakami. Myślę, że to się nie wzięło z przypadku. Rzeczywiście to są narody, które bardzo się lubią i wspierają. Wielokrotnie w historii się wspierały i w tym 56 roku również. Węgrzy chcieli nas poprzeć, potem my pomogliśmy z kolei im, kiedy oni tej potrzeby, tej pomocy najbardziej potrzebowali. Zostali oni brutalnie zaatakowani przez Związek Sowiecki. Tak. I właśnie kiedy 23 października odbywa się ten wiec pod pomnikiem Bema, tam pojawiają się postulaty. Już dosyć odważne postulaty, żeby wywalczyć swobody obywatelskie, wolność słowa, poprawić byt zwykłych robotników, ale też studentów. Studenci byli niezadowoleni z warunków, w jakich musieli się uczyć, też z tego, w jaki sposób były określone kryteria przyjmowania na studia. Ale przede wszystkim te postulaty trafiały też do zwykłych obywateli. To nie był tylko wiec studencki, mimo że przez nich zorganizowany, ale dołączyli się do nich robotnicy, też inni mieszkańcy Budapesztu. I jednym z postulatów było też przywrócenie na stanowisko premiera umiarkowanego komunisty, jaką był Imre Nagy. Ale też, co najważniejsze i co myślę, że mogło najbardziej tutaj zaognić tą sytuację i te relacje między Węgrami a Związkiem Sowieckim, to, że Węgrzy domagali się uniezależnienia od Związku Sowieckiego i mówili o tym wprost, że chcą po prostu się wyzwolić, chcą być narodem wolnym od tej dominacji Związku Sowieckiego. Część grupy przeszła pod parlament, gdzie ten tłum jeszcze bardziej rośnie i mówi się, że około 300 tysięcy osób wzięło udział w tym spotkaniu pod parlamentem, a część udaje się pod siedzibę radia, węgierskiego radia, gdzie domagają się nadania komunikatu, w którym będą właśnie przedstawione żądania wiecujących. No i najbardziej dramatyczna sytuacja ma miejsce właśnie pod siedzibą radia, ponieważ z budynku i też z dachu zaczynają do wiecujących strzelać funkcjonariusze służby policji politycznej, tacy odpowiednicy polskich ubeków, których na Węgrzech określano awoszami. Giną ludzie i to jest moment, kiedy ten tłum jest już bardzo zdenerwowany, rozjuszony i dochodzi po prostu do walk. A jednocześnie też wieczorem tego samego dnia protestujący obalają duży, potężny pomnik Józefa Stalina. I też tutaj osoby, które uczestniczyły w tym wydarzeniu, wspominają, że towarzyszyła temu niesamowita atmosfera. Ogromna radość, wielki aplauz, kiedy ten wielki pomnik runął na ziemi. Radość wyrażana przez Węgrów, przez Polaków, mimo że czasem nawet nie znali swoich języków, to w tym momencie poczuli, że doskonale się rozumieją. I wpadali w sobie w ramiona, płakali ze szczęścia, więc wielka euforia w momencie właśnie obalenia tego pomnika Stalina. Ale co się dzieje następnego dnia? Otóż następnego dnia jeden z postulatów wiecujących zostaje spełniony, ponieważ na stanowisku premiera jest znowu Imre Nagy. Ale jest to też dzień, kiedy mamy już inwazję wojsk sowieckich, które wkraczają do Budapesztu i tu już odbywają się regularne walki między
protestującymi Węgrami, między wojskiem, które też po części po ich stronie stanęło, a z kolei wojskami sowieckimi. Dochodzi też do samosądów na Awoszach, którzy byli tak bardzo znienawidzeni przez Węgrów. Są to niestety, no ale bardzo brutalne samosądy, zachowały się też bardzo makabryczne zdjęcia z tych momentów, kiedy właśnie rozprawiano się z tymi funkcjonariuszami. Myślę, że tutaj grę brały emocje i też zemsta za te lata tego ogromnego terroru. Czyli tak naprawdę to, co miało miejsce również w Polsce, tak, gdzie funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa przede wszystkim obawiali się odpowiedzialności za to, jak to przez lata męczyli społeczeństwo, obawiali się tego, że teraz to oni będą ofiarami tych wydarzeń. I teraz na te wydarzenia węgierskie reagują też Polacy. Ta Polska, która, tak jak już mówił pan Krzysztof, stała się miejscem, gdzie dochodziło do licznych wieców. Stała się na tych wiecach, podnoszono również kwestie pomocy dla Węgrów, tak? Tak, oczywiście, ale zanim jeszcze do tego przejdę, to jeszcze chciałabym wrócić do Węgier, żeby już tutaj dokończyć kwestię tego powstania węgierskiego. Bo otóż zakończyłam na 24 października, a trzeba wspomnieć o tym, że w kolejnych dniach, kiedy trwały walki, to później powoli z kolei ta sytuacja się uspokajała i nawet dochodzi do momentu, kiedy wojska sowieckie cofają się, opuszczają Budapeszt, ale zatrzymują się w odległości około 20 kilometrów, będąc cały czas w gotowości do ataku, gdyby sytuacja uległa zmianie. No i wydaje się, że już powoli będzie wszystko wracać do normy, ale kiedy 1 listopada Imre Nagy ogłosił, że Węgrzy wychodzą z Układu Warszawskiego i chcą uzyskać neutralność, chcą być też wolnym narodem, następuje od razu reakcja władz sowieckich i 3 dni później, wcześnie rano, 4 listopada o 4 nad ranem ma miejsce początek operacji Wicher. Potężnej operacji wymierzonej przeciwko Węgrom, której wzięło udział około 58 tysięcy żołnierzy sowieckich. Wkraczają do Budapesztu brutalnie, rozprawiają się z protestującymi. Oczywiście walki jeszcze trwają. W mieście trwają jeszcze do 10 listopada, ale tak naprawdę Węgrzy nie mieli już szans. Biorąc pod uwagę ogrom liczby wojska, ale też sprzęt i przeszkolenie. No więc dochodzi do bardzo potężnych represji po zakończeniu walk. I tutaj myślę, że należy wspomnieć, że w powstaniu węgierskim szacuje się, że zginęło 2,5 tysiąca Węgrów, że rannych było kilkanaście tysięcy, nawet w niektórych publikacjach można spotkać dane, że 20 tysięcy osób, ale też zostało aresztowanych albo internowanych również 20 tysięcy osób, z czego 500 osób zostało skazanych na śmierć, a wykonano realnie ponad 320 wyroków śmierci. Często przede wszystkim na młodych ludziach, bo to przede wszystkim młodzi ludzie byli skazywani na śmierć czy też na więzienie. Czasem parę lat spędzili w więzieniu w wyniku represji po zakończeniu powstania węgierskiego. A jeśli chodzi o reakcję Polaków, to można powiedzieć, że rzeczywiście kolejny raz zdaliśmy egzamin z tego braterstwa, ponieważ Polacy zachowali się jak prawdziwi bracia. Przede wszystkim dali to, co w tym momencie było Węgrom najbardziej potrzebne, czyli krew. Oprócz tego wsparcia, oprócz tej obecności na wiecach, tych haseł, które tam się pojawiały, flag węgierskich, to myślę, że jednak mimo wszystko najważniejsza w tym momencie była krew, której Polacy dostarczali. Jest mowa o tym, że w pierwszych dniach w szpitalach węgierskich była przetaczana głównie krew z Polski.
ta, która została tutaj do Węgier przetransportowana. Więc gdyby nie ta krew, to prawdopodobnie nie udałoby się ocalić wielu istnień, więc ona była bardzo ważna, czy też środki krwiopodobne, które były wysyłane do Węgier. Ale przede wszystkim Polacy od razu odpowiedzieli na apel udzielenia pomocy, przekazując pieniądze. Zbiórki odbywały się na ulicach, ludzie przekazywali swoje oszczędności. I tutaj osoby w różnym wieku. Jest dużo też informacji w literaturze, we wspomnieniach, które można spotkać o tym, że nawet małe dzieci włączyły się do tej akcji, ponieważ wiedziały, jak bardzo te pieniądze są potrzebne też dzieciom węgierskim. I też na wystawie będzie można zobaczyć fragment artykułu z Dziennika Bałtyckiego, gdzie jest mowa o tym, że uczniowie szkoły podstawowej z Gdańska przekazali pieniądze. Ale też są takie wzruszające relacje, jak na przykład jedna, która opowiada o zbiórce przeprowadzonej w Warszawie, gdzie w puszce, w której znajdowały się pieniądze, znaleziono również list. List napisany, widać, że przez małe dziecko, ponieważ nie było to takie pismo dorosłego człowieka, tylko koślawymi literkami, gdzie mała dziewczynka napisała mniej więcej tak. Miała mi mamusia kupić za te pieniądze misia, ale przekazuję je tobie, dziewczynko z Budapesztu, bo wiem, że tobie na pewno się bardziej przydadzą. Krysia z Warszawy. Więc tutaj mamy naprawdę odruch serca wielu ludzi w różnym wieku. Polacy bardzo się solidaryzowali z Węgrami, przekazywali produkty spożywcze z wydłużonym terminem ważności, też odzież, ale też mamy na przykład takie inicjatywy, jak propozycje studentów piątego roku Wydziału Lekarskiego w Akademii Medycznej w Gdańsku, którzy zgłosili chęć wyjazdu na Węgry, deklarując, że w grupach 2-3 osobowych pod kierunkiem lekarza specjalisty mogą udzielać Węgrom pomocy. Był akurat już to taki moment, kiedy węgierski Czerwony Krzyż odmówił. Uznali, że w danym momencie jest im potrzebna bardziej jeszcze inna pomoc, może bardziej materialna, więc do tego wyjazdu nie doszło, ale nawet już było zabezpieczenie finansowe tego wyjazdu, ponieważ nawet już pracownicy Teatru Wybrzeże w Gdańsku deklarowali, że przekażą cały dochód z premierowego spektaklu pani ministrowa właśnie na ten cel. Ale też mieliśmy takie spontaniczne odruchy, gdzie Polacy wręcz od razu sugerowali, że mogliby udzielić też pomocy militarnej. I nawet delegacja gdańskich robotników udała się do ambasady węgierskiej w Warszawie z taką propozycją. No tutaj też nie udało się tego zrealizować, też z racji braku zainteresowania ze strony węgierskiej. Ale też Polacy deklarowali przyjęcie węgierskich sierot na wypoczynek do Polski. I też w wielu różnych ośrodkach wypoczynkowych te dzieci przebywały przez kilka miesięcy, czy czasem nawet do pół roku. Też tutaj na Pomorzu mieliśmy takie przynajmniej 2 ośrodki. Jeden ośrodek we Wieżycy, który przez prawie 2 miesiące gościł około 30 dzieci węgierskich i też ośrodek w Łebie, gdzie było ich 50 wraz z opiekunami też przez okres 2 miesięcy. Więc jak widać, Polacy starali się na różne sposoby pomagać Węgrom, ale myślę, że jednak najważniejsza w tej pomocy była ta krew, ponieważ tutaj to też trzeba wspomnieć o tym, że to nie były czasy, kiedy normalnie funkcjonowało honorowe krwiodawstwo. Tak naprawdę wcześniej przekazywało się krew za wynagrodzenie finansowe. A ten moment apelu węgierskiego Czerwonego Krzyża, który został przez polskie media przekazany przez radio, przez prasę, spotkał się z tak dużym odzewem. Oczywiście tu trzeba zaznaczyć, że ta krew była przekazywana za darmo, z dobroci po prostu serca Polaków i spotkał się z tak dużym odzewem, że wojewódzkie stacje krwiodawstwa nie były w stanie obsłużyć tak dużej liczby chętnych do przekazania tej krwi. Więc, bo procedura
pobierania krwi trwała 2,5, czasem nawet 3 godziny, więc nie dało się pobrać od wszystkich chętnych. W każdym razie tutaj mamy też takie relacje, które mówią o tym, że czasem kierowcy PKS-u po prostu poświęcając swój prywatny czas wypożyczonym samochodem, dostarczali tę krew z Gdańska na przykład do Warszawy. Piloci, którzy przesyłali transporty na Węgry, też nie pobierali diet. Także widać, że ta pomoc naprawdę zjednoczyła Polaków i szła z najróżniejszych stron. Była bezinteresowna, miała to być tak. Po prostu pomoc dla braci Węgier. Była to bezinteresowna pomoc, najważniejsza, największa pomoc, jakiej jakikolwiek kraj w tym momencie udzielił Węgrom. Dlaczego Węgrzy często to zaznaczają i mówią, że ta pomoc Polaków była dla nich po prostu, no najwięcej dla nich znaczyła. Byliśmy krajem, który najwięcej im udzielił pomocy, nawet pod względem finansowym. Szacuje się, że ta pomoc wynosiła około 2 miliony ówczesnych dolarów amerykańskich. A trzeba pamiętać o tym, że byliśmy krajem, który był zniszczony przez wojnę. Raptem 11 lat wcześniej skończyła się II wojna światowa. Byliśmy też w potężnym kryzysie. To, o czym mówił pan Krzysztof. Tak. Już. Ekonomicznym, gospodarczym. A mimo to Polacy potrafili się podzielić z Węgrami i udzielili im takiej pomocy. Praktycznie połowa pomocy, jakiej w ogóle udzielono Węgrom, to była pomoc z Polski. Druga połowa to pozostałe kraje. Także Węgrzy są bardzo wdzięczni Polakom i to widać, że praktycznie co roku przy okazji rocznicy biorą udział w różnych uroczystościach, przypominają o tym, zaznaczają, ale też ciągle powstają nowe pomniki, tablice, które upamiętniają to wydarzenie. Na przykład rok temu został odsłonięty pomnik w Lublinie przy Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa. Ale też mamy tablicę na Politechnice Gdańskiej, która również upamiętnia te wydarzenia. I jak możemy zobaczyć na pani wystawie, Politechnika Gdańska to było tak naprawdę centrum wydarzeń tego, co działo się w Gdańsku w 1956 roku. Na wystawie możemy zobaczyć zdjęcia z wiecu. Tak naprawdę jak doszło do tego wiecu, panie Krzysztofie? Otóż ten wiec odbył się jeszcze, co ciekawe, przed wiecem na placu Defilad w Warszawie. On był organizowany między innymi przez grono redaktorów czasopisma odwilżowego Kontrasty. Był to dwutygodnik studentów i inteligencji Wybrzeża. Był takim gdańskim odpowiednikiem po prostu. To było takie pismo najważniejsze odwilżowe, które między innymi w marcu 1956 roku zwróciło chociażby uwagę na kwestię rehabilitacji żołnierzy Armii Krajowej, którzy byli przecież przez władze komunistyczne zwalczane. No i takim właśnie czasopismem odwilżowym na naszym terenie były Kontrasty, których redaktorem była Izabella Trajanowska. Zbadałem ten temat, wiem, że przy jego powstaniu działał bardzo Lech Bądkowski i sprzyjał jego działalności, jak również wspomagała go w tym Róża Ostrowska. W każdym bądź razie właśnie w pierwszym numerze Kontrastów z czerwca 1956 roku opowiedziano o tym, jakie nieszczęśliwe wydarzenia spotkały Pomorzan po rozpoczęciu się II wojny światowej i zwrócono również uwagę na kwestię członków tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski, która wspomagała Armię Krajową. Więc mieliśmy bardzo ważne czasopismo odwilżowe, które obok Ziemi i Morza, szczecińskiego czasopisma odwilżowego, współprowadzonego przez Lecha Bądkowskiego, zwracało uwagę na przemilczane dotąd kwestie również autochtonów i inne, które były nabrzmiałe, jeśli chodzi o mieszkańców Pomorza Gdańskiego. No i właśnie grono Kontrastów oraz ZMP postanowiło zorganizować na naszym terenie wielki wiec poparcia Dragomułki w dniu 22 października. Przypominam, że w tym czasie jeszcze na Redzie Helskiej znajdowała się flota sowiecka, która była przyblokowana, jeśli chodzi o dostęp do portu gdyńskiego, przez kontradmirała Jana Wiśniewskiego. No i właśnie na tym wielkim zgromadzeniu ludności
przed Politechniką Gdańską i w jej gmachu, bo tutaj oczywiście wieców było dużo więcej, na WSP, na Akademii Medycznej, w Stoczni Gdańskiej. Właśnie na tym wielkim wiecu, gdzie mogło być nawet 30 tysięcy osób, spotkało się grono naukowców, szerzej inteligencji, robotników, studentów, innych przedstawicieli społeczeństwa i wyrażono poparcie dla programu Gomułki, dla osoby Gomułki, jak również pojawiło się wiele ważnych i najbardziej takich popularnych w kraju postulatów, czyli oczywiście, żeby ze stanowisk zdjęto Natolińczyków, Konstantego Rokosowskiego, żeby powróciła religia do szkół, żeby uwolniono z internowania kardynała Wyszyńskiego, żeby zlikwidować UB, zagłuszarki Radia Wolna Europa, inne tego rodzaju właśnie oczekiwania. No i właśnie już ten wiec kończyło takie rozstrzygnięcie w postaci zapisania najważniejszych postulatów w projekcie rezolucji, którą zamierzano przedstawić w KCPZPR. Postanowiono, że zostanie ona opublikowana. Następnego dnia, 23 października, okazało się, że do tego nie doszło. Jedynie kontrasty opublikowały ten projekt rezolucji. Postanowiono znowu na Akademii Medycznej i Politechnice Gdańskiej zorganizować wiece, z tym, że te wiece to już były takie bardziej odważne. Przed Politechniką Gdańską między innymi domagano się zwrotu Wilna i Lwowa. Oprócz tego oczekiwano powrotu skasowanych świąt, lilijki harcerskiej, poruszono sprawę Katynia. I wówczas właśnie na wiec przybyli posłańcy, którzy odczytali stonowany list Gomułki do gdańszczan. Pamiętajmy, że to był dzień, w którym rozpoczęła się rewolucja węgierska. Wiele osób się przestraszyło. Jeszcze na Redzie stacjonowała flota. Tak więc już w ostatecznie zredagowanym tekście rezolucji nie pojawiły się takie bardzo antysowieckie hasła, natomiast wspomniano oczywiście o oczekiwaniach polonizacji Ludowego Wojska Polskiego, usunięcia tak zwanych obcych wojsk z naszego terenu, z tym, że to miało pójść tak naprawdę do wiadomości Gomułki. I następnego dnia gdańskie media opublikowały, oczywiście w ocenzurowanej formie, te rewelacje. Dodajmy, że sama rezolucja pojechała do samego Gomułki, załatwił to profesor Władysław Czerny, a w delegacji do Gomułki znajdowało się 12 osób, między innymi uwielbiany przez młodzież i przez nią szanowany docent dr Jerzy Rutecki z Politechniki Gdańskiej. Rezolucję przedstawiono Gomułce. Gomułka porozmawiał z delegatami, opowiedział im, że to, co będzie mógł zrobić, to zrobi, zaś ich zniechęcał do polityki, a prosił, żeby raczej młodzież podjęła studia, a osoby pracujące powróciły do swojej pracy. Po prostu już ta delegacja, kiedy powróciła 25 na Politechnikę Gdańską, powtórzyła jego słowa, relacjonując o co chodzi, zachęcała do zakończenia wiecowania i powrotu do pracy. Natomiast tak się nie stało. Na Politechnice Gdańskiej wiecowano nadal. Wtedy właśnie, jak zbadałem, również doszło 29 października do chociażby wiecu na rzecz Solidarności z zaatakowanymi Węgrami. Chciałbym jednak opowiedzieć o czymś innym. Przede wszystkim doszło do wielu różnych zmian, chociażby w partii 25 października utrącono pierwszego sekretarza KWPZPR, Jana Trusza, takiego twardogłowego stalinistę, który był przeciwny wszelkim reformom, nie mówiąc już o po prostu wiecowaniu. Utrącono również jego współtowarzyszy, współpracowników, Izydora Kunata, Jana Szczeblewskiego. Ci ostatni, kiedy Trusz przebywał w Warszawie w okresie 8 plenum, dbali o to, żeby partia znajdująca się na naszym terenie, broń Boże, nie włączała się w nurt organizowanych wieców. W każdym razie partia bardzo osłabła. Właśnie władzę w miejsce Trusza przejął przysłany z Warszawy Józef Machno. Towarzyszyli mu Emilian Deklewa i Henryk Winter,
pragnę zwrócić uwagę, że Winter był jedynym sekretarzem KW, który ośmielił się, jeśli chodzi o komitet wojewódzki tutejszy, wychodzić do ludzi w trakcie wieców. Inni nie mieli już takiej odwagi, ponieważ no, w tamtym czasie partia była niepopularna i jak stwierdził właśnie Matwin, sekretarz KC, który się między innymi 22 października na tym pierwszym wiecu na Politechnice Gdańskiej pojawił, partia w ogóle już nie miała nic tutaj do powiedzenia w tym czasie. Pragnę dodać, że właśnie przewodniczący delegacji, profesor Jerzy Rutecki, nabrał takiego autorytetu, że kiedy na Politechnice Gdańskiej stworzono Komitet Obywatelski, on stanął na jego czele. Ta organizacja zajmowała się właściwie kierowaniem najważniejszymi inicjatywami obywatelskimi na tym terenie. Włączała się w nurt przemian obywatelskich, w sensie tworzenia komisji rehabilitacyjnych przy zakładach, przy uczelniach, które miały zbadać sprawy niesłusznie zwolnionych pracowników, skrzywdzonych osób. I jak zbadałem, też właśnie Komitet Obywatelski miał stworzyć Gwardię Narodową na kształt tej Gwardii Narodowej Węgierskiej, której przedstawicielem był powstaniec węgierski Zdzisław Dzidko. Miano nawet stworzyć Batalion Obrony Braci Węgrów. Ponadto studenci, między innymi z Komitetu Obywatelskiego, włączyli się w organizowanie ciekawej właśnie w owym okresie propozycji, jeśli chodzi o zbieranie finansów dla Węgrów, czyli w uliczne zbiórki. W każdym razie partia była osobiona, dlatego starała się przyjąć inicjatywę w ten sposób, że robotników, zwłaszcza ze Stoczni Gdańskiej i innych zakładów, organizowano w tak zwane milicje robotnicze, a studentów studenckie. Do 3 listopada zorganizowano 1500 milicjantów robotniczych, którzy byli i partyjni, i bezpartyjni. Jeśli chodzi o próby wymierzania sprawiedliwości, to one powstawały również przy tak zwanych partiach sojuszniczych, a nawet przy Wojewódzkim Urzędzie do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Wiemy, że taka komisja powstała, która jednak nie do końca była. No, pamiętajmy, że w tamtym okresie został odwołany jeden z szefów Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa, pułkownik Koton, przeciwko któremu protestowali sami funkcjonariusze i o tym pisała prasa lokalna, co było nie do pomyślenia we wcześniejszym okresie. Podobne problemy miał zresztą kierujący Komendą Wojewódzką major Bronisław Cholewiński, którego oczekiwano, że wreszcie będzie można się pozbyć z władz milicyjnych. Zresztą milicjanci włączyli się w uczestnictwo chociażby w wiecach, a z drugiej strony wiemy, że w całym kraju, jak i na terenie województwa gdańskiego, doszło do wielu pobić milicjantów. Grożono też samosądem ubekom. Jednak do takich samosądów jak na Węgrzech oczywiście nie doszło. Chcę również opowiedzieć o tym, że ta działalność obywatelska polegała również między innymi na stworzeniu późniejszego Zrzeszenia Kaszubskiego, które wreszcie podjęło zwalczaną przez komunistów podmiotowość Kaszubów na tym terenie, tak bardzo skrzywdzonych dotychczas. Zresztą na terenie Kociewia powstało Zrzeszenie Kociewskie wkrótce, także zaczęto też mówić o autochtonach, zresztą kontrasty opisywały krzywdę autochtonów, zwłaszcza Izabella Trojanowska. Tutaj właśnie były te próby spowodowania właśnie sprawiedliwości. Proszę pamiętać, że 13 grudnia w miejsce UB powstała Służba Bezpieczeństwa i nastąpiła daleko idąca weryfikacja kadr. Prokuratura wzywała do siebie oskarżanych przez ludzi ubeków i godzinami kazali im czekać właśnie prokuratorzy w kolejkach, by później ich przesłuchać. No oczywiście, że daleko sprawiedliwość ta nie mogła się posunąć, natomiast ówcześni ubecy byli bardzo zdziwieni, co to się dzieje, dotychczas byli wszechmocni, a tutaj nagle prokurator wzywa, żeby składali zeznania. W każdym razie polski październik szybko zmierzał ku końcowi, ponieważ zbliżały się 20 stycznia 1957 roku wybory. Studenci próbowali między innymi wciągnąć na listę kandydatów profesora Balcerskiego.
bezpartyjnego, o dziwo, rektora Politechniki Gdańskiej, który popierał działania docenta doktora Jerzego Ruteckiego i po walce studentom to się udało. Front Jedności Narodowej w końcu zarejestrował profesora Balcerskiego i 20 stycznia dokonano wyboru 5 posłów gdańskich. Tutaj pewna ciekawostka, jednym z posłów został wzmiankowany wcześniej kontradmirał Jan Wiśniewski, który naprawdę w okresie polskiego października dał się poznać, mam nadzieję, że to nie jest za duże słowo, ale jako polski patriota, który zwracał również na pewne złe tradycje, jeśli chodzi o działalność w marynarce wojennej. No ale, ale tak naprawdę już przy okazji wyborów Gomułka pokazał, że to ta liberalizacja chwilowa miała być tylko chwilowa. Już wtedy ten jego apel o to, aby głosować bez skreśleń, pokazał, że tak naprawdę doszedł do władzy i już w tej chwili ma się zacząć powrót do stabilizacji i ma się zacząć ta gomułkowska mała stabilizacja. To, o czym pan powiedział odnośnie likwidacji Urzędu Bezpieczeństwa. Owszem, Urząd Bezpieczeństwa został zlikwidowany, ale Gomułka doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że nie może zlikwidować policji politycznej. Ci funkcjonariusze byli mu potrzebni i dlatego też, tak jak pan słusznie powiedział, jedynie na najwyższym szczeblu znaleźli się ludzie, którzy ponieśli karę za to, co działo się w okresie stalinowskim, ale jeśli spojrzymy na to, kto to był, to tak naprawdę tylko ci, którzy dopuścili się represji wobec towarzyszy z partii komunistycznej, a nie ci, którzy byli rzeczywiście odpowiedzialni za represje na polskich patriotach. Już zaczyna się wtedy, zaczynamy widzieć symptomy tego, że Gomułka odchodzi od polskiego października, odchodzi od tych odwilży i od tych reform, które sam postulował. Jak tak naprawdę długo trwał ten okres, który można określić jako okres odwilżowy? W ogóle samych takich końców października w naszym kraju jest kilka. Niektórzy mówią, że polski październik zakończył się 24 października na placu Defilad, kiedy Gomułka wezwał do zakończenia wiecowania. Inni mówili żartobliwie, że październik skończył się w listopadzie, kiedy pewne już takie uregulowania doszły. Zresztą nawiasem mówiąc, chciałbym wspomnieć, że w listopadzie doszło do kolejnej tury rozmów Gomułki z Chruszczowem, ale już w Moskwie i tam uregulowano między innymi status prawny stacjonowania armii radzieckiej w naszym kraju, czyli z jednej strony nie odeszła armia stąd, z drugiej strony powoływano się na sojusz, na Układ Warszawski i pewne ramy zostały określone, między innymi o niemieszaniu się, nieingerencji Sowietów w nasze sprawy, ale tak naprawdę to pozostała ta armia. Ale po 11 latach dopiero tak naprawdę został podpisany jakikolwiek traktat, który to regulował. To była wielka nowość. To był taki jeszcze ważny czas, ponieważ dogadano się w kwestiach gospodarczych. Między innymi umorzono dotychczasowe długi polskie wobec Związku Sowieckiego, a z drugiej strony poniesiono klęskę w takim aspekcie, że zaniżone ceny, które otrzymywano za węgiel, nie zostały wzięte po prostu pod uwagę. Więc pewne uregulowania gospodarcze nastąpiły, natomiast tutaj akurat ważne też były kredyty zbożowe, jakie otrzymaliśmy w tamtym czasie. Kolejny taki koniec października, za taki kolejny koniec uważano również kwestię, kiedy Gomułka zaczął zwalczać tak zwany rewizjonizm, czyli uznał, że jeżeli dogmatyzm, czyli ta zachowawczość komunistów, to będzie coś jak grypa, to tak zwany rewizjonizm, pewne postulaty, będzie jak cholera. Więc tak naprawdę w 1957 roku Gomułka uznał, że preferencja podniesienia stopy życiowej już nie będzie tak ważna jak powrót do industrializacji kraju, która, jak wiemy, dotychczas skończyła się katastrofą, jeśli chodzi o stopę życiową ludności. I ta walka z rewizjonistami, z Zimandem, z Kołakowskim, z jednej strony na stopie ideologicznej, z drugiej strony na stopie partyjnej, bo wkrótce doszło do weryfikacji kadr partyjnych, z trzeciej strony zaś przypominam, że mimo, że jeszcze w październiku zwolniono kardynała Wyszyńskiego z internowania, a wkrótce podpisano porozumienie z Kościołem,
które, na mocy którego przywracano między innymi, co ważne, religię do szkół, więc pewne postulaty Gomułka spełnił, to już wkrótce, bardzo szybko zaczęto się z tych regulacji wycofywać ukradkiem, tak? Ale dlaczego w ogóle doszło do takiego pewnego polepszenia kontaktów państwa z Kościołem? Otóż dlatego, że zbliżały się wybory do Sejmu PRL z 20 stycznia i w ramach tego porozumienia Gomułka uzyskał od Wyszyńskiego przyrzeczenie, że Kościół będzie popierał stabilizację w kraju. Ludzie wciąż obawiali się powtórzenia losu Węgier. Zresztą proszę jeszcze pamiętać o tym, że istniało pewne takie pole odwilżowe dla kultury. Tutaj na naszym terenie warto wspomnieć między innymi o znakomitym teatrze studenckim Bimbom, powstałym w 1954 roku. Tutaj mamy właśnie takie wspaniałe osoby jak Zbigniew Cybulski, jak Bogumił Kobiela, Jerzy Fedorowicz, Wowo Bielicki, wspaniały aktor Wojtych i inni, którzy osiągali nawet międzynarodowe sukcesy. Zresztą, jeżeli spojrzymy na te nazwiska, to wcale to nie dziwi. Ich pierwszy program właśnie AHA, późniejszy z 1956, Radość Poważna i wreszcie Toast, który poświęcony był Węgrom. Ten akurat nie przyniósł im aż takiego sukcesu. Mimo wszystko stanowiły o sile tego teatru właśnie w Polsce, który wykorzystywał między innymi nie tylko wspaniałą grę aktorską i niesamowite pomysły korespondujące z walką o prawdę, inscenizacje plastyczne były tak wspaniałe, że uwrażliwiały słuchaczy i widzów na obecne problemy socjalno-gospodarcze i pokazywały, że światem tak naprawdę powinna rządzić prawda, co w ówczesnym czasie walki o władzę jeszcze niedawnego stalinizmu stanowiło duży wyłom, zwłaszcza w tej propagandzie. Także dodajmy jeszcze, że przez krótki czas Gomułka popierał samorząd robotniczy, który zresztą miał już swoją ustawę jeszcze w 1956. Wkrótce jednak zaczął się z tego wycofywać. Przez pewien krótki czas on popierał właśnie wstrzymanie przymusowej kolektywizacji, ale wcale nie popierał jej odwrotu. Także pamiętajmy o tym, że Gomułka nie był liberałem, on był działaczem komunistycznym jeszcze z lat 20. Tak? Był zbyt mało znaczącym działaczem, żeby ponieść śmierć w latach 30., kiedy Stalin likwidował czołówkę Komunistycznej Partii Polski, ale właśnie dzięki temu mógł on pod koniec II wojny światowej zostać przywódcą PPR-u i ostatecznie trafić do władzy. Ale to, o czym pan mówi, pokazuje pewien proces, jaki doprowadził Gomułkę do władzy, a następnie spowodował to, że on się przy tej władzy utrzymał. Myślę, że za moment kluczowy i symboliczny możemy uznać likwidację pisma po prostu, bo to tak naprawdę jest symboliczny koniec polskiego października. A jeśli byście mieli państwo teraz spojrzeć na to z perspektywy lat, jakie tak naprawdę skutki przyniósł polski październik 56 roku? Bo mówimy wiele o polskich miesiącach, ale w kontekście województwa gdańskiego tak naprawdę bardzo rzadko wspomina się o tym, że 56 rok miał w ogóle miejsce. Bo tak naprawdę mówimy o 68, mówimy o 70, o 80, o 81, to jest oczywiste. Natomiast w 56 roku te wydarzenia również odcisnęły swoje piętno na historię Polski. Jakie tak naprawdę pozytywne skutki były, o ile w ogóle były, państwa zdaniem? No jeśli chodzi o zakres taki Polski, bo tutaj uważam, że trzeba opowiedzieć o tle ogólnonarodowym, tych aspektów było kilka. Przede wszystkim przerwano taką silną ofensywę ideową, dogmatyczną, jeśli chodzi o socjalizm, to już nie był taki wielki napór, co doprowadziło do pewnego wyłomu. Ludzie otrzymali po prostu pewnego rodzaju swobodę w nauce, kulturze, życiu prywatnym, co również dało się zauważyć na terenie województwa gdańskiego. Było to pewnego rodzaju zmniejszenie zależności od Związku Sowieckiego, czego moim zdaniem najważniejszym wyrazem była
pewnego, w pewnym zakresie oczywiście, pewnego rodzaju polonizacja dowództwa ludowego Wojska Polskiego, ponieważ część, niektórzy mówią, że większość, to nie jest prawda, część właśnie oficerów i generałów wojsk sowieckich opuściła nasz kraj. Oczywiście prędzej zostali odznaczeni i oni powrócili do Związku Sowieckiego. Na przykład Konstanty Rokossowski został zdymisjonowany, a jego miejsce zajął Marian Spychalski, bliski współpracownik Gomułki, który zresztą umożliwił audiencję delegacji gdańskiej u samego Gomułki. Więc tutaj też pamiętajmy, że doradcy sowieccy przy aparacie bezpieczeństwa musieli opuścić nasz kraj, a jego wpływy, ich wpływy były bardzo duże. Dodajmy również o tym właśnie, co wspomniałem, czyli o pewnym statusie uzyskanym, jeśli chodzi o obecność północnej grupy wojsk Armii Radzieckiej w naszym kraju, co było, tak jak pan bardzo słusznie zauważył, ewenementem, czymś, co nie udało się wcześniej nikomu uzyskać i wydaje się, że nawet nikomu wcześniej na tym nie zależało, zwłaszcza Bierutowi. Więc tak, wyhamowano dynamikę totalitarną systemu. Właśnie te represje wcześniej kierowane przeciwko zasadzie każdemu zostały ograniczone do takich represji selektywnych, wymierzonych w poszczególne środowiska bądź poszczególne osoby, ale już nie było mowy o powrocie do poprzednich stalinowskich metod, kiedy po prostu człowiek nie znał, w cudzysłowie, dnia ani godziny. Nie wiedział, że może być po prostu z dnia na dzień zdjęty, zniknąć. Co prawda nie ukarano funkcjonariuszy bezpieczeństwa za ich dotychczasowe działania. Ofiary systemu nie uzyskały jakiś tam rekompensat za straty moralne i zdrowotne. Nie nagłośniono tego, co działo się w katowniach. Natomiast już nie było mowy do powrotu do dawnych działań, o czym zresztą w swoim programowym przemówieniu wspomniał Gomułka, który zaznaczył, że jego zdaniem czasy stalinizmu bezpowrotnie się skończyły wraz z 20. zjazdem KPZR. Także moim zdaniem po prostu było to uzyskanie pewnej swobody, autonomii przez obywatela w okresie małej stabilizacji, nakreślonej pewnymi ramami narzuconymi odgórnie przez system, natomiast już nie było na pewno mowy o powrocie do wszechobecnego strachu z okresu stalinistycznego, więc w tym sensie przy uzyskaniu pewnych ograniczonych reform społeczno-gospodarczych i pewnym poprawieniu gospodarki, bo przypomnijmy, że nowy plan pięcioletni przynajmniej w dwóch pierwszych latach odniósł spory sukces, więc przez pierwsze dwa lata obywatele trochę polepszyli swoją gospodarczą sytuację. No, ta mała stabilizacja na pewno była krokiem do przodu względem stalinizmu. To na pewno. Pamiętajmy o tym, że Gomułka sam był puistą i jemu tak naprawdę nie było potrzebne zbyt wiele do szczęścia, co bardzo dobrze widać w zestawieniu z późniejszym okresem rządów Edwarda Gierka. Ale przede wszystkim nie możemy zapomnieć o tym, że w 1956 roku dużo ludzi opuściło więzienie. Przecież mamy masę dawnych więźniów politycznych, którzy wychodzą na wolność, którzy mogą podjąć naukę, którzy próbują sobie życie ułożyć na nowo. Były to osoby związane chociażby na przykład na naszym terenie, tutaj z 5. Wileńską Brygadą Armii Krajowej. Były to kobiety, które łączniczki, które otrzymywały wysokie wyroki i w wyniku tej odwilży w 1956 roku wyszły na wolność. Mogły podjąć studia, mogły zakładać rodzinę, starać się przynajmniej normalnie żyć. Także, ale myślę, że też takim ciekawym podsumowaniem tego, co powiedział też pan Krzysztof, byłby taki fragment z książki profesor Świdozięby. Jeśli panowie pozwolicie, to tutaj zacytuję, bo myślę, że on dobrze podsumuje to, co się wydarzyło w 1956 roku. Lata popaździernikowe w znaczeniu socjologicznym właśnie stanowiły zgoła odmienną jakość. Zmienił się charakter życia codziennego ludzi, ustąpił przerażający mrok, spętanie zagrożeniem, ideologiczne kajdany nałożone jednostce. W życiu zakwitły kolory, tak to podsumowała. Człowiek mógł zanurzyć się w swej bezpiecznej prywatności. I chyba rzeczywiście moglibyśmy się
zgodzić tutaj, że tak w życiu takiego poszczególnych obywateli te kolory zakwitły, troszeczkę to życie się zmieniło, ale przede wszystkim zwykli obywatele już nie odczuwali tego strachu, o czym już mówił wcześniej pan Krzysztof, że w każdej chwili mogą zostać aresztowani. Ten system bardziej był nastawiony na karanie ludzi, którzy sprzeciwiali się komunistom, wymierzony bardziej też w organizacje czy jednostki, które chciały po prostu, które działały, prowadziły swoją działalność w celu odzyskania przez Polskę suwerenności. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę odeszliśmy od tych ciemnych czasów stalinizmu, który w Polsce panował do 1956 roku. Ja bym chciał jeszcze, jeśli można, zastanowić się, dlaczego, jak pan wcześniej zadał słusznie pytanie, dlaczego o tym się nie pamięta, o tym polskim październiku. Wydaje mi się, że to też troszeczkę jest związane z osobą samego Gomułki, który co prawda pewne swoje reformy zrealizował, później od nich odszedł, a później już tylko ten system stawał się coraz bardziej skostniały, jeśli chodzi o małą stabilizację. Wreszcie tutaj mamy kwestię milenium, jak się zachowały wówczas władze marca 68, jak i grudnia 70, kiedy po prostu Gomułka, który na początku swych rządów był popularny, można by to porównać z tą jego wielką popularność, z popularnością Piłsudskiego w 18-19 roku, czy Wałęsy na początku lat 80., on rzeczywiście był bardzo popularny na początku swych rządów, a jego popularność praktycznie stopniała do zera w roku 70., ponieważ okazało się, że jednak ten powrót do represji mimo wszystko nastąpił i znowu tutaj zmienił go Gierek, który, przypomnijmy, stanął na czele specjalnej komisji, która miała zbadać przyczyny, oczywiście ze sfery władzy, poznańskiego czerwca. Więc tak naprawdę polski październik chyba troszeczkę też jest zapomniany z winy późniejszych przewin, jeśli tak się można wyrazić, samego Gomułki. Poza tym nie był on taki ostry w swej wymowie. To był po prostu upadek stalinizmu i polepszenie ogólnej sytuacji obywateli, ale nie odzyskanie pełnej niepodległości. Dlatego też tutaj też chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, na samo spojrzenie Gomułki względem rewolucji węgierskiej. Sam Gomułka, który wtedy zdobył władzę, lawirował pomiędzy oczekiwaniami mocarstwowymi Sowietów, a oczekiwaniami społecznymi Polaków, którzy, jak słusznie pani zastwierdziła, bardzo byli solidarni wobec mieszkańców kraju, więc Gomułka chociażby był jedynym z przywódców państw komunistycznych, który osobiście interweniował u Chruszczowa, jeśli chodzi o osobę Nodzia. Oczywiście to nie udało się i nie mogło się udać, ponieważ my uniknęliśmy losu Węgrów, a Chiny, które poparły linię przemian w Polsce, kiedy już uzyskały taką wagę jako sojusznika sowieckiego, jakiej oczekiwali, powiedzieli w kwestii interwencji militarnej Sowietów na Węgrzech: proszę bardzo. Pamiętajmy też, panie Krzysztofie, o tym, że był to okres, kiedy doszło do kryzysu sueskiego, więc państwa zachodnie również nie mogły interweniować i bronić niezależności Węgrów. Czyli tak naprawdę można podsumować to, iż na obraz Gomułki i to, jak postrzegamy jego działania w 1956 roku, bardzo mocno wpłynęło to, co zrobił w 1970 roku, co było szczególnie drastyczne i szczególnie bolesne dla mieszkańców Trójmiasta. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszą rozmowę. Chciałbym zachęcić Państwa, o wszystkich oglądających, do zapoznania się z najnowszą wystawą Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, Solidarni z Węgrami, która aktualnie jest eksponowana w gmachu Politechniki Gdańskiej, ale jest ona również dostępna w internecie. A w linku w opisie pod filmem znajdą Państwo linki zarówno do wystawy, jak również do katalogu, który został przygotowany przez oddziały badań historycznych w Gdańsku, który jest dostępny w języku polskim, węgierskim oraz języku angielskim. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję.